Witam Was serdecznie na prezentacji o Redisie. I nie wiem, czy czytaliście jakby notatkę do tej prezentacji. Nie będę mówił o takich podstawach typu jak to zainstalować. Z grubsza, co to jest, ponieważ jakby te informacje znajdziecie od razu na stronie Redisa i we wszystkich, większości innych prezentacji. Skupię się bardziej na takiej części use case'ów, do czego tego można użyć. I będę operował na przykładach. Więc na początku pytanie do Was. Kto już korzysta z Redisa? Ja też. Sporo osób, fajnie. Mam nadzieję, że dowiecie się czegoś nowego. Wbrew pozorom prezentacja będzie o Redisie, aczkolwiek technologia powiązana trochę. Kto korzysta z Memcache'a? Albo korzystał? Okej, porównywalna liczba. To nie jest prezentacja sponsorska, ale i tak zapytam, kto korzysta z GoldenLine'a? Jakby nie ma oczywiście obowiązku korzystania z Goldena, będę jednak używał przykładów użycia właśnie z Goldena, więc jeśli ktoś zna serwis, to po prostu trochę łatwiej będzie się odnaleźć, aczkolwiek z drugiej strony funkcjonalności, o których będę mówił, one są dostępne w większości innych serwisów w różnych miejscach, więc jakby będę dopowiadał, o co w ogóle chodzi. Więc z Goldenem bardzo mało, tak? Zachęcam. Więc tak, pominąłem w ogóle slajd o sobie, bo jak już się domyślacie, pracuję w GoldenLine. W Goldenie używamy wielu technologii, jedną z nich jest właśnie Redis. Wbrew pozorom jest to najmłodsza technologia ze tego stacku, który jest na slajdzie, jedna z takich najnowszych, które wprowadziliśmy. Redisa produkcyjnie wprowadziliśmy sobie na początku tego roku. Trzymamy tam obecnie już około 100 GB danych i zaraz na przykładach szczególnie będzie to widać, do jakich rzeczy go wykorzystujemy. Ale zacznę od Memcache'a, żeby osoby, które jeszcze nie korzystają z Redisa, albo w ogóle, żeby wam dać jakiś pogląd sytuacji. Więc dlaczego Memcache jest fajny? Bo jakby trochę w opisie zhejtowałem Memcache'a, że chcę was ogólnie zachęcić, żebyście przeszli na Redisa, aczkolwiek wciąż nie uważam, że Memcache jest złym narzędziem, bo jest świetnym narzędziem. Więc chociażby z tego względu, że jest szeroko właśnie używany. Memcache, dlaczego jest taki fajny? Ponieważ jest, zacznę od tego ostatniego, bardzo szybki, tak? Jest po prostu mega szybki, zawdzięcza to temu właśnie drugiemu punktowi, że wszystko siedzi w ramie, więc de facto prędkość Memcache'a jest ograniczona bardziej prędkością waszych kości ramowych i karty sieciowej niż aniżeli w sumie innych podzespołów, a tak naprawdę karty sieciowe i RAM to są najszybsze komponenty serwerów, tak? Więc stąd jest taki szybki. Fajną rzeczą w Memcache'u jest też to, że jest bardzo prosty, tak? Można go dosłownie wytłumaczyć w dwóch zdaniach, a de facto stwierdzeniem, że jest to key value store. Czyli nie ma za tym, żeby, w sensie sama koncepcja, co można z tym narzędziem zrobić, jest bardzo łatwa do wytłumaczenia. Możemy pod danym kluczem zapisać daną wartość. No banalne, nie ma żadnych relacji, nie ma takich innych rzeczy, które są czy w Elasticsearchu, czy w bazach danych i tak dalej, więc stąd myślę, że to jest właśnie fajne, że on powstał i jakby przetarł pewne szlaki. Czym jest zatem Redis? Tutaj się tylko zmienił napis na górze, ponieważ jest praktycznie pod tym względem tym samym. Jest równie szybki, są jakieś benchmarki porównujące, czy Memcache jest szybszy, czy Redis, więc ogólnie jeśli chcecie na sam performance taki zmienić, to nie ma sensu, tak? One są de facto podobne, bo tak jak mówiłem przy Memcache'u, de facto sprowadza się to do prędkości waszego RAMu, on też siedzi w RAMie, karty sieciowej i tak dalej. Gdzieś tam są jakieś delikatne różnice, jeśli o użycie procesorów i tak dalej, ale jakby tak uproszczając jakby całość, Redis jest równie szybki jak Memcache i nie ma co szukać jakichś tam mikrooptymalizacji. Więc on ma wszystkie te cechy, aczkolwiek posiada też, jest lepszy. I dlatego właśnie mój komunikat jest taki, żeby na niego przejść, ponieważ wszystko to, co ma Memcache, jest też w Redisie. Czyli można w pewien sposób stwierdzić, że Memcache jest taki, Redis jest takim Memcache'em na sterydach. Jedna z takich szybkich różnic, które na przykład mnie dotknęły i to mi się też od razu spodobało, jest chociażby różnica w defaultowych ustawieniach przechowywanych pamięci. Nie wiem, czy ktoś trafił na taki problem, że pod danym kluczem w Memcache'u można, w sensie klucz może mieć tylko 250 bajtów. Ogólnie jest to dużo, więc można to jakoś obejść, można sobie robić jakieś hasze i tak dalej, aczkolwiek jeśli się zawczasu nie pomyśli o tym, to nagle się ktoś obudzi z ręką w nocniku, że ej, dlaczego to się nie zapisało? No, a Memcache odmówił, bo on tylko może przechować 250 bajtów. Taka jest decyzja architektoniczna. Jeśli by wejść w źródło Memcache'a,
to pewnie można to po prostu przełączyć. Podobnie jak limit wartości danych, które można już trzymać pod danym kluczem. No i tutaj już jest większy problem tak naprawdę, bo 1 megabajt dla cache'a czy jakichś takich podstawowych rzeczy to jest całkiem sporo, ale jak zaczniemy wkładać chociażby JSONy, jakieś duże obiekty, to znowu się to może rozrosnąć. Jedna z pierwszych przygód, kiedy nam się to przytrafiło, to było wtedy jeszcze, kiedy korzystaliśmy z Memcache'a i zaczynaliśmy właśnie zapisywać duże JSONy, to były akurat sugerowane kontakty, sugestie kontaktów dla użytkowników i one dla niektórych przekraczały 1 mega i po prostu nie mogliśmy ich zapisać. Wtedy najłatwiejszą opcją, bo można było przekompilować Memcache'a, aczkolwiek nasz admin nie lubi brać customowych paczek, więc zainstalowaliśmy wtedy Membase'a, teraz chyba CouchDB czy CouchBase to się nazywa. W każdym razie on wtedy pozwala na 8 mega i akurat to już nam wystarczało. No taka głupia historia. W Redisie de facto mamy 512 mega. Tutaj też po prostu jest taka decyzja architektoniczna. Można by pewnie robić to na giga, na 2 i tak dalej. W każdym razie stwierdzono, że 512 to jest bardzo dużo danych i te 512 mega można trzymać zarówno w kluczu, jak i w wartości. No pewnie w przypadku raczej się trzyma to w wartości, ale można w kluczu. Co dodatkowo? Redis ma opcjonalną persystencję, aczkolwiek tutaj bardzo ważna uwaga, bo wiele osób myśli sobie, okej, no mam trochę tego RAMu, aczkolwiek skoro można zapisywać na dysk, no to sobie zapiszę dużo danych, on sobie to zrzuci, trochę jak baza danych. No to tak nie działa niestety. Czyli wszystkie dane, które chcemy trzymać w Redisie, muszą się zmieścić w RAMie i tylko de facto na RAMie nasza aplikacja będzie operowała. Snapshoty i append-only file, o których zaraz powiem, one są trochę do czegoś innego. Dodatkowo mamy replikację, w Memcache'u też to było trochę problematyczne, żeby on to sam robił jako taki. Przez to, że narzędzie było proste i bardzo szeroko używane, to ludzie sobie z tym radzili w pewien sposób, aczkolwiek użycie tego jakoś szerzej niż do takiego cache'a, który może być, którego może zaraz nie być, trochę jakby było problematyczne, więc Redis ma taką replikację wbudowaną i działa to trochę lepiej. I ostatnia rzecz, powiem to, będę mówił na końcu prezentacji, posiada taki feature, który się nazywa Lua Scripting. De facto sprowadza się do tego, i to jest w ogóle temat na oddzielną tak naprawdę prezentację, więc nie będę aż tak dużo o nim mówił. W każdym razie możemy bezpośrednio na poziomie serwera uruchamiać skrypty, akurat w języku Lua. Więc to jest naprawdę fajna rzecz, ale o tym za chwilę. Jeśli chodzi w ogóle o Redisa jako cache, porównując go do Memcache'a, to operujemy, i takie przykłady będę miał, operujemy na stringach, bo tak de facto Memcache działa, tak? Memcache może wszystko tylko trzymać jako string, więc nawet jeśli chcemy zapisać, powiedzmy sobie, jakiś obiekt, to możemy go serializować. Inty też są trzymane de facto jako stringi, więc wszystko jest po prostu stringiem. Redis na szczęście tutaj jakby jest jedno z jego, powiedzmy, zalet nad Memcache'em jest właśnie to, że poza stringami oczywiście możemy trzymać szereg innych typów, które są natywne. I dlaczego to jest fajne, o tym za chwilę. Typy to są między innymi hasze, listy, sety, sortowane sety, bitmapy i hyperlocklogi. Nie o wszystkich będę mówił, bo nie starczy nam na czas. Ale jak będą pytania, to chętnie. Nie wszystkich też jeszcze używaliśmy, więc use case'y. Tak jak mówiłem, będę się posługiwał use case'em. Tutaj pierwszy z brzegu, Darka profil na Goldenie. Ważna część w tym wszystkim jest czerwona ramka, jak się pewnie domyśliliście, bo pierwszy use case jest taki, że mamy coś takiego jak kontakty. No jest to spotykane w wielu miejscach, szczególnie w społecznościówce. W każdym razie dana osoba może sobie na portalu mieć znajomych. Darek ma ich akurat 40. Jak do tej pory taki feature u nas działa? No w sumie dość prosto. Upraszczając schemat bazodanowy, jest to po prostu tabela pośrednicząca, user contact, która trzyma ID pierwszego użytkownika i ID drugiego i po prostu jest to połączone. Tu specyfika jest podobna jaką ma Facebook i jak mają takie właśnie faktyczne kontakty, czyli znajomości, że jest dla dane, jeśli ja znam na przykład Darka, to on zna mnie, w sensie jesteśmy w dwie strony, czyli de facto taki wpis u nas w bazie to jest ABBA, czyli dwa wpisy dla jednego połączenia, podobnie ma Facebook. Mówię o tym dlatego, że na przykład Twitter tego nie ma, bo można followować, to nie znaczy, że druga strona też cię followuje, tak? Więc tutaj, żeby to zachować. To będzie ważne, żeby jakby zrozumieć dalsze kroki. No i teraz używaliśmy bardzo długo Memcache'a, w sensie od prawie od zawsze, więc w bazie
były dane. Memcache, jako że jest ulotny, no to jest po prostu warstwą z przodu, a z drugiej strony jest bardzo szybki, więc ta warstwa nam była potrzebna. Więc tutaj scenariusz memcache'owy, kiedy mamy tak zwanego cache missa, tak? Czyli chcemy sobie te kontakty przechować w memcache'u, aczkolwiek jeszcze ich tam nie ma. No i co robimy? Tutaj SQL-ka, biorę sobie kolumnę z identyfikatorem moich znajomych. Znaczy chcę mieć akurat tutaj ten 1238102, to jest faktyczne ID Darka konta i chcemy mieć jego kontakty, więc bierzemy sobie ID 2, gdzie ID 1 to jest właśnie Darek. To daje nam jakby z bazy danych natywną tablicę w PHP, więc żeby to zapisać do memcache'a, tak jak mówiłem, musimy to jakoś serializować. Akurat w przypadku ID-ków najszybszym tak naprawdę sposobem jest implode. Można zrobić JSONy, można robić serializer, akurat implode będzie najszybszy, więc nie ma sensu jakby używać innych jakby funkcji, po prostu optymalizacyjnych. No i to całe zapisujemy, tutaj akurat komenda taka, jakbyście to zrobili z telneta. Oczywiście używacie to z poziomu PHP, więc niektórych parametrów nie trzeba przekazywać, więc set to de facto memcache set, więc to jest taka sama funkcja w PHP. Mówimy pod jakim kluczem, w tym przypadku user contact tam 1, 2, 3, 0 mówi o kompresji, tą flagę też ustawiamy akurat w PHP i TTL, czyli jak długo dany klucz ma żyć w tym cache'u, tu godzinę. To, czego nie ustawiacie, to ostatni parametr, który mówi, ile zaraz ci danych podam w kolejnej linijce. I tutaj akurat będę przekazywał stringa, który ma 3072 znaki. Więc tak najprościej to działa i tak faktycznie mamy to w kodzie zaimplementowane. Kontakty były jedną z pierwszych rzeczy, które przerzuciliśmy na Redisa. Na tym przykładzie jeszcze pewnie aż tak nie będzie widać, dlaczego to jest takie fajne, ale za chwilę dojdziemy do kolejnych przykładów, kiedy to jest fajne. Więc jak robimy podobną operację w Redisie? Tak samo SQL-kę, tutaj się nic nie zmienia, czyli mamy już w pamięci PHP tablicę użytkowników. Różnica polega na tym, że mamy natywne sety w Redisie, czyli de facto można to, no jest to tablica, tak, de facto, jakiś zbiór danych, więc nie musimy serializować. Akurat implode pewnie przy tym całym wszystkim zajmie bardzo mało czasu, aczkolwiek odpada nam w ogóle ta serializacja po stronie PHP, jest to natywnie trzymane właśnie w jakimś zbiorze danych po stronie Redisa, z command line'a by to tak wyglądało. Znowu jest extension oczywiście do PHP i tam wygląda to podobnie, z tym, że przekazujemy mu po prostu tablicę natywną PHP-ową i on to natywnie wrzuca do Redisa. Mamy już zapisane te kontakty, więc na szczęście kolejne odsłony już będą w ciągu tej godziny trafiały na cache'a, czyli teraz mówimy o tak zwanym cache hicie. Jak to robimy w memcache'u? Już mamy, od tego w sumie wcześniej zaczęliśmy, bo najpierw, żeby zapisać, pewnie robiliśmy hita i stwierdziliśmy, a dobra, no to muszę wsadzić. No ale dobra, już mamy tego, chcemy odczytać kontakty. Więc to, co się pojawiło na tym slajdzie, który pokazywałem. Robimy get, to jest komenda, pierwsza komenda jest do memcache'a, daj mi ten klucz. I tyle w sumie, tak? On mi zwraca wartość. Jak znowu pamiętacie, mamy stringa, więc tym razem robimy dokładnie odwrotnie, robimy explode'a po przecinku, po czymkolwiek, co sobie wcześniej ustawiliśmy. No i to działa, to jest całkiem szybkie, fajne. Tu de facto w Redisie wpada nam serializacja, więc od razu dostajemy natywną tablicę. Mówię, tu wciąż do tej pory nie ma dużej oszczędności, kiedy robimy takie operacje, cała moc za chwilę wyjdzie. No bo właśnie, jeśli dobrze się przyglądaliście, to tutaj są tylko trzy kontakty. No i teraz cały czas pobieraliśmy wszystkie. To jest problematyczne. Udarka pewnie nie, bo ma 40, więc ogólnie dla zasady oczywiście jest to złe, pobieranie danych, których nie używamy. Aczkolwiek mamy użytkowników, którzy mają, chyba rekordzista ma 140 tysięcy kontaktów. Mamy też takie specjalne, fajne konto, to się nazywa Pomoc Golden Line. To jest fizyczne, w sensie to jest faktycznie byt w tabeli user, wykorzystujemy do specjalnych celów, aczkolwiek jeden z feature'ów, powiedzmy, który nam cały czas doskwiera w tym koncie, to jest to, że on, to konto każdy ma w kontaktach domyślnie. Czyli można się wypisać z niego i niektórzy to robią, ale tak z grubsza mamy teraz 2 miliony użytkowników zarejestrowanych, więc to konto ma 2 miliony kontaktów. No więc jeśli byśmy weszli na profil konta pomocy, to żeby wyświetlić 3 kontakty, pobieranie 2 milionów, no brzmi nie najlepiej. Więc jak to zrobić? No i właśnie tutaj był problem, więc do tej pory, żeby konto pomocy akurat ma ten box wyłączony, to było rozwiązanie.
A żeby to zrobić lepiej, to de facto w Memcached nie ma w sumie na razie rozwiązania, więc po prostu pobieramy wszystko, deserializujemy, no i robimy array randa, dostajemy 3 wyniki. No ale musimy pobrać wszystkie dane, czyli to mogą być megabajty danych. W Redisie jest to wbudowane. Mamy specjalną funkcję sRandMember, która dla danego klucza zwróci dokładnie tyle elementów, ile chcieliśmy, czyli daje nam tylko 3 identyfikatory. Dodatkowo algorytm losowania jest też po stronie Redisa, czyli jakby PHP w porównaniu z serwerem napisanym w C jest oczywiście nie do porównania, więc de facto jest to cholernie szybkie. I tutaj chciałbym przejść płynnie właśnie do złożoności Redisa. Większość operacji w Redisie ma złożoność o 1. I to jest bardzo dobre, bo to znaczy, że po prostu to jest najszybciej jak tylko można, tak? De facto Redis jest tak napisany, że trochę tak jak się w ogóle mówi przy skalowaniu aplikacji, że wszędzie, gdzie jest jakiś narzut, to te operacje będzie robił podczas zapisu, więc tam może być trochę wolniejsze. To jest tak szybkie, ale mówię, że tam robi te operacje, de facto, żeby podczas wszystkich odczytów nic już nie musiał robić. Czyli na przykład, jak później dojdziemy do sortowanych list, to one są już sortowane, bo i możemy je pytać, ile chcemy, on po prostu je tylko wyciąga, bo musi tylko znaleźć, gdzie to jest i nam to wypluwa, więc to jest po prostu diabelnie szybkie. Oczywiście są operacje bardziej kosztowne, O/N to też jest szybko, ponieważ mówimy na przykład tak jak przy tych 3 losowych kontaktach, to jest O3, tak? 3 operacje, no to jest też, to jest po prostu szybko, tak? Szczególnie kiedy nie robimy takich błędów, że wyciągamy wszystko, co wtedy nie jest, po prostu jest bez sensu. Więc to naprawdę, na to trzeba zwracać uwagę. To też jest fajne, bo w dokumentacji, kiedy wejdziecie w każdą komendę Redisową, opis jej, jak jej używać, to ta złożoność jest podana. Przy każdej komendzie jest podane, jaką ma złożoność, czasami różne, tak, w sensie od 1 będzie miało dla, jeśli pobiera zawsze domyślnie funkcję 1 byt, a od n, jeśli możesz przekazać argument. W każdym razie to jest zawsze tam na samej górze wyjaśnione, więc to też pokazuje, jak bardzo performance jest ważny dla twórców Redisa, jak bardzo zwracają na to uwagę. Więc trzymając się jeszcze cały czas tego use case'u, żeby mi wprowadzać kolejnego, no dobra, teraz jak dodajemy nowe kontakty? Bo to też jest cały czas problem w Memcached'u, który mieliśmy. Oczywiście cały czas dodajemy to jeszcze w bazie danych, więc mówię o tej warstwie takiej pośredniej. Więc przez to, że Memcached jest ulotny, nie możemy tego tam w ogóle zrobić, musimy mieć backup. Więc żeby to zrobić w Memcached'u, no musimy pobrać tą listę pierwotną, tych 40 kontaktów, powiedzmy, Darka, które aktualnie posiada. Robimy deserializację. Mówię trochę do znudzenia o tej deserializacji, ale to jest jakiś koszt. To jest szczególnie widoczne przy JSON-ach. Nie wiem, czy kiedyś mieliście okazję deserializować duże JSON-y. Mówię tutaj o megabajtach danych, już nie mówię o set. To jest wbrew pozorom wolne. Robimy array pusha, chcemy dołożyć kolejny kontakt do końca listy. Musimy go znowu serializować, czyli robimy imploda i zapisujemy wszystko do cache'a. No i co tu jest problemem? Tak naprawdę problemem są właśnie tak naprawdę 2 i 4, bo one są dość wolne, a przede wszystkim 1 i 5, tak? Czyli, że w ogóle musimy pobrać wszystko, dodać jedną wartość, znowu zapisać jeszcze więcej. To jest słabe. No i tutaj będzie widać największy kontrast. W Redisie mamy natywną funkcję, która dorzuca do zbioru. I tyle. Nie dość, że to jest szybsze, bo jest jeden krok, to jeszcze jakby w ogóle nigdzie nie ma narzutu na nic. Te operacje są minimum, które musimy zrobić i de facto też wyczerpują temat. Więc to jest bardzo fajne. Sety, tu akurat ten przedrostek S mówi o tym, że to jest zwykły set, czyli taki worek danych. Najłatwiej go, powiedzmy, wytłumaczyć na PHP-owej tablicy, ale mówimy o kluczach, nie o wartościach, czyli on zapewnia unikalność wartości w zbiorze. Czyli jeśli na przykład to wywołam sobie 5 razy, to wartość i tak cały czas jest jedna. Więc to też jest fajne w sumie. Znaczy oczywiście, jeśli tego potrzebujecie, to w ten sposób używać. Ale z drugiej strony oczywiście zwraca wam informację, czy dodał, czy nie, jako kod odpowiedzi. Analogicznie usunięcie kontaktu, kiedy już się pogniewaliśmy.
Znowu w Memcache'u muszę pobrać wszystkie, deserializować, znaleźć, to akurat już będzie droga operacja, jeśli mamy tego dużo, na przykład właśnie na tym sławnym koncie Headhuntera, którego pewnie macie w kontaktach, lub konta pomocy, no jest to bardzo kosztowna operacja, szukać cały zbiór, robimy unseta, to akurat szybko, serializacja i z powrotem do Memcache'a. No jak się pewnie spodziewacie, w Redisie jest operacja natywna, SRM, koniec. Więc tak jak widzicie, jest to bardzo szybkie i chociażby w tym case bardzo nam pomogło, jeśli chodzi o kwestie optymalizacyjne. Trzymając się trochę dalej kontaktów, aczkolwiek takim specyficznym case'em i tutaj będzie jeszcze widać fajniejsze rzeczy, jest coś takiego jak wspólne kontakty. To jest dedykowana strona wspólnych kontaktów, jak wejdę na konto jakiejś osoby, mogę sobie kliknąć, żeby zobaczyć, jakie mamy wspólne kontakty. Akurat z Darkiem mam 5 kontaktów łącznie z kontem pomocy, tak, tym sławnym. Przedstawiając to matematycznie, jest to nic innego jak część wspólna dwóch zbiorów. No i dlaczego to jest kłopotliwe? Kłopotliwe jest to znowu z tego względu, że jeśli chcę taką część wspólną z Memcache'a wyciągnąć, to znowu muszę pobrać moje kontakty i Darka kontakty. Ja akurat mam ich 400 chyba, więc już można powiedzieć, że większa ilość danych, big data prawie, że nie żartuję. Muszę je dwa razy zdeserializować, żeby sprowadzić się do tablic. No i użyję tutaj dość szybkiej, ale jednak wolnej funkcji array intersect, która wyliczy mi tą część wspólną. I taki case, no, cały czas jestem narzutem, o tyle coś takiego w ogóle nie zadziała, w sensie akurat nam się pamięć po prostu kończyła, kiedy chcieliśmy to zrobić na tym sławnym koncie konta pomocy, czy użytkownika, który ma około 140 tysięcy kontaktów. Bo po prostu, o ile jeszcze to w Memcache'u, chyba wtedy już w Membase się mieściło, o tyle jakby wsadzenie tego do PHP-a, zrobienie dużych tablic, kopiowanie jakby dwóch tablic i intersekta, to po prostu wykładało nam pamięć, bo gdzieś limit staramy się trzymać nisko. Po stronie Redisa znowu jest, w ogóle jest bardzo dużo funkcji, tak, więc on się trochę komplikuje, ale oczywiście jak macie potrzeby, to po prostu korzystacie z nich. Więc jest natywna operacja sinter, to jest część wspólna po stronie serwera wyliczana. Więc nie tylko to jest tak naprawdę operacja na ramie bezpośrednio, tak? On sobie bierze te dwa klucze, wyliczy wspólną bezpośrednio w ramie i nam ją zwróci. Więc to jest bardzo fajne. Aczkolwiek tutaj oczywiście trzeba uważać, bo może być tak, że dwóch headhunterów ma dużo wspólnych kontaktów, no i znowu jest dużo, więc tam można ewentualnie sobie powiedzieć, żeby zapisał tą listę, ale zwrócił tylko tyle, ile potrzebujemy. Można po prostu wykonywać kolejne operacje na tym kluczu i trzymać stan pośredni. Więc o tym to też zaraz jeszcze będzie widać. Problematyczne w ogóle przy wyciąganiu takich list jest też to, tutaj chyba bardzo słabo widoczne, musicie mi uwierzyć na słowo, w każdym razie w tej czerwonej ramce jest taki mały napis, że pomimo, jest jedna informacja, że Darek ma 40 kontaktów, a łącznie jeszcze mamy 5 wspólnych. Tam jest taki licznik 5 wspólnych. No i tam akurat 3 osoby są z fotki prezentowane, ale skupię się na liczniku. Czyli co zrobić, żeby tylko wyświetlić tą piątkę? Ja chcę wiedzieć, ile mamy wspólnych kontaktów. Ile user A ma wspólnych kontaktów z userem B. Wyciąganie listy, znaczy podejście memcache'owe jest niestety okropne. Żeby wyciągnąć tylko jeden integer, musimy pobrać znowu dwa razy wszystkie kontakty, deserializować intersecta i zrobić de facto counta. Okropne. W Redisie mamy to wbudowane. Sinterstore to jest ta operacja, która pozwala nam zapisać tą część wspólną pod jakimś kluczem. Ja akurat tutaj to wykorzystuję, bo Sinterstore robi dwie rzeczy. On zapisuje pod kluczem foo, jakimś tymczasowym, to przecięcie, a zwraca, ile tam jest elementów. I to ja potrzebuję, więc na przykład ten klucz foo mogę sobie od razu usunąć, tak? Nie jest mi potrzebny, bo dla mnie była ważna informacja, ile mam wspólnych kontaktów i to tylko wraca po sieci, nic więcej. Ten use case chciałbym zakończyć jakby sugestią, w sensie taką, jak mówiłem, że w Memcache'u de facto cały czas traktowaliśmy to jako warstwę pośrednią, ponieważ jest ulotny, możemy, jak robimy chociażby upgrade systemu, a się skraszuje, to po prostu wszystkie dane wylatują. Redis ma persystencję opcjonalną, a zalecam ją włączyć, na dwa sposoby. Jeden to jest snapshotting, czyli możemy mu jawnie powiedzieć komendą, zapisz wszystko, co masz, taki dump po prostu na dysk. I to jest plik RDB akurat się nazywa, tak, Redis Database, czy może Redis Dump się nazywa, no w każdym razie RDB, nieważne. On rzuca po prostu daną pamięć, którą teraz masz, obojętnie czy to jest 1 mega, czy 100 giga, zrzuca to na dysk. Więc tego dysku musimy mieć chociażby tyle, ile mamy RAMu, to akurat zwykle ta proporcja jest zachowana.
I on nam robi takiego dumpa, którego chociażby możemy sobie backupować, tak? Bo na wszelki wypadek, jakbyśmy jakieś dane chcieli sobie stamtąd wyciągnąć. Druga rzecz to jest append-only file. Można używać obu sposobów jednocześnie. Zresztą snapshotting też możecie wykonywać automatycznie co jakiś czas. Tak to teraz mam akurat wpięte. Append-only file robi coś podobnego, ale jednak trochę inaczej, bo on po prostu wszystkie operacje, wszystkie, które idą do Redisa, zapisuje do pliku. Przez to, że je dopisuje do pliku na samym końcu, to jakby to jest szybkie. Nie wiem, czy byliście na prezentacji w piątek, tam chyba była mowa o zapisach takich sekwencyjnych, więc to jest szybkie, to nie jest jakieś, nie trzeba mieć SSD-ków do tego, można, ale nie trzeba. I ten plik jest między innymi używany do replikacji właśnie, czyli serwery, żeby slave sobie mógł zaczytywać te dane, to on bazuje między innymi na tym, żeby sobie, no skąd się musi czytać, to działa w sumie podobnie jak BuildNode w MySQL-u. Nie wiem, czy wszyscy są z tym konceptem jakby zaprzyjaźnieni. W każdym razie jesteśmy w stanie po pierwsze zagwarantować, że dane są, mamy backup tego i co jest fajne, on się jest przydatny po pierwsze, kiedy nam się serwer wyłoży, bo to znaczy, że dane z ostatniej sekundy, czy możemy stracić de facto snapshottingiem, powiedzmy, maksymalnie dane z tyle, ile ustawimy de facto, co ile ma zapisywać. Zalecane jest tam, powiedzmy, 5 sekund, tak? Czyli stracimy danych z 5 sekund, to nie jest dużo. A jeśli mamy append only find, to de facto nie stracimy niczego, bo możemy ten plik po prostu jeszcze raz wczytać. Zrób sobie, masz pusty stan i weź od początku sobie to wczytaj. To trochę potrwa, w zależności od ilości danych, ale jest to jednak dużo szybsze niż wygenerowanie chociażby tych danych, jeśli je mamy wciąż w bazie danych. A idąc o krok dalej tak naprawdę, możemy, jeśli mamy dobrze ograne właśnie to, że zapisujemy te dane na dysk i potrafimy podnosić klaster i go kłaść, to de facto możemy z MySQL-a w ogóle zrezygnować. I zrobiliśmy to w jednym miejscu w Goldenie. Wcześniej mieliśmy dane na bazie danych, teraz one żyją tylko i wyłącznie w Redditie. Przechodząc do kolejnego use case'u, który chciałem wam pokazać. Tutaj skrót jest trochę obrzydliwy. W każdym razie jest to Who viewed my profile, czyli kto ogląda mój profil. Taki trochę chronologiczny access log dla każdego użytkownika, tak? Czyli ja mam swój profil i do mnie po prostu wchodzą ludzie. Trochę tak jak flag counter, czyli ten obrazeczek, no ale powiedzmy jako feature. Zresztą chyba dodatkowo płatne u konkurencji. W każdym razie, jak to zapisać? Do tej pory oczywiście trzymaliśmy to akurat w MySQL-u. I były to po prostu, była to jedna tabela, która miała te kolumny, które potrzebowaliśmy, a de facto był to ID użytkownika, który w sensie osoby oglądającej i osoby, która oglądała, czyli znowu tutaj dwa ID-ki i timestamp, unique na ID-ki użytkownika, bo oczywiście zakładamy, że wejście na profil po prostu ustawia nam tą wartość, a jeśli wejdę kolejny raz, to po prostu ją podbijam na górę, tak? Czyli cały czas staramy się go układać chronologicznie. No i możemy wykorzystać rozszerzony set, to jest tak zwany sorted set. On ma wszystkie właściwości seta, dodatkowo trzyma przy każdym kluczu jeszcze jakiś score. I ten score akurat, to jest akurat to, jak my go wykorzystaliśmy, tym naszym scorem jest timestamp. Oczywiście są różne, w sensie do różnych rzeczy można ten score wykorzystywać, to nie musi być narastające czasowo, to mogą być inne warunki, aczkolwiek u nas to mogą być różne rankingi na, nie wiem, w jakimś tam konkursach gier i tak dalej. No w każdym razie u nas wykorzystaliśmy score do podbijania, do trzymania informacji o timestampie. Czyli mamy parę de facto klucz i ID użytkownika i tą wartość. A w kluczu sam Redisie jest użytkownik, którego profil przeglądamy. Więc od takiej telnetowej postaci zmienia się Z-ka z MSS, to tylko mówi, że będę, chcę jawnie, znaczy używam innego zbioru danych. Operacje na zbiorach, które już istnieją, a nie można tych operacji wykonać, po prostu wykładają, więc jawnie zawsze musimy to mówić, żeby on waliduje, że to działa. Więc przekazuję dwie informacje. Mam klucz, czyli akurat profil Darka, who viewed my profile jako feature, timestamp aktualny, akurat to jest 12 z dzisiaj i mój ID użytkownika. Kolejna wizyta na profilu Darka, po prostu podbijam mój timestamp i de facto przez to, że sorted set trzyma klucze, w sensie on zapewnia, że jest tylko jeden klucz, więc po prostu podbiję faktycznie ten score, no i to się zapisuje. No i teraz co dzięki temu możemy zrobić? Możemy sobie wyciągnąć, zrobić de facto stronnicowanie,
Czyli mówię mu akurat tutaj, przez to, że mamy timestampy, no to najwyższe wartości są, chcemy mieć na początku listy, więc robię ref range'a. Mogę oczywiście lecieć od dołu, jeśli bym chciał. I mówię mu, daj mi z tego klucza pierwsze 5 wartości. Tutaj jakby jest od 0 do 4 łącznie, tak? I de facto to jest właśnie ta strona. Tutaj warto jeszcze pewnie jeszcze raz przypomnieć o tej złożoności. To jest operacja, która się wykonuje akurat tutaj od 5, tak? Czyli bardzo szybko. Te dane już są posortowane, bo podczas zapisu on już to zapewnia, więc mogę to sobie bardzo szybko czytać i niezależnie, to akurat jest problem w MySQL-u, pierwsza strona, oczywiście Redis będzie szybszy na pierwszej stronie, ale w MySQL-u, jak robimy to limitem offsetem, to znaczy, po pierwsze musimy sortować przy wyciąganiu danych, bo pewnie mielibyśmy order by last visit date albo coś takiego. Po drugie musimy robić limit offset, jeśli by ktoś chciał na kolejnych stronach przechodzić i to będzie coraz wolniejsze, bo MySQL de facto i tak musi posortować całość, przejść i dopiero odciąć i zwrócić, więc im dalej w las, że tak powiem, tym ciemniej. To naprawdę boli. Mieliśmy taki problem chociażby na forach dyskusyjnych, gdzie czasami wątków jest bardzo dużo i faktycznie przejście, nie wiem, do setnej, tysięcznej strony wątku przywitaj się było mega wolne, więc rozwiązaliśmy to jakoś jeszcze nie na Redisie, ale w inny sposób, o którym nie będę mówił, chyba że ktoś zapyta później. Podobny case, o którym już mówiłem, na swoim profilu z kolei mam licznik tylko. W sensie chcę wiedzieć, ile w ostatnich akurat 30 dni tutaj jest wybranych, ile osób weszło na mój profil. No i to jest też operacja, tu jest o tyle use case jest skomplikowany, ponieważ w czasie to nie można sobie tego skeszować, bo to jeśli bym miał tutaj de facto 30 dni, to pewnie jeszcze można by, dobra, to na godzinę skeszujemy, kto się kapnie, czy tam jedna godzina w tą, czy w tą. Ale jeśli na przykład byśmy mówili, ile osób wyświetliło mój profil, a jestem powiedzmy Justinem Bieberem w ciągu 60 sekund, no to cache de facto, w sensie cache jako taki, że na stałe zapisujemy sobie tą wartość, nie wchodzi w grę. Więc musielibyśmy za każdym razem to liczyć, co jest mega nieoptymalne. W Redisie de facto możemy się, jest funkcja, która de facto mówi nam, ile jest takich bytów. Przekazujemy znowu klucz, timestamp od którego, tu jest minus 30 dni ustawione, do dzisiaj, tak, to jest plus infinity. Mógłbym podać aktualnego timestampa, to dla uproszczenia. Czyli po prostu on mi daje counta wszystkich wpisów, które mają score ustawione na tą wartość lub większą. No i to załatwia sprawę, bo de facto to mi wyciąga licznik osób, które wyświetliły mój profil w ciągu ostatnich 30 dni. Bardzo szybka operacja. Kolejny use case, jeszcze będzie kilka. Jest aktywność użytkownika i tutaj nie taka aktywność jak na access logu, per jakby, że ja wchodzę na czyjś profil i tak dalej, tylko po prostu chcemy wiedzieć, no a kiedy ten gościu był u nas na stronie ostatnio, tak? Czyli takie bardziej dane analityczne, które gdzieś tam będziemy pewnie wykorzystywać podczas różnych implementacji biznesowych bardziej. Więc trzymanie informacji o tym, kiedy ostatnio był dany użytkownik, w sensie taki jedną wartość, no to jest pewien nawet dla zbioru 2 milionów użytkowników całkiem nieduża tabela. Jeśli jednak byśmy chcieli, a mam pytania, to akurat my to wykorzystujemy w ad-serwerze, czyli w serwowaniu reklam, chcemy wiedzieć, czy użytkownik był, w sensie pozwalamy narzędziu wybrać, że, czy był wczoraj i dzisiaj, w dowolnym z tych dni, albo jedno, w sensie w jednym i w drugim dniu na konkretnym module, bo być może jednak porusza się bardziej po forach, może bardziej po ofertach pracy, więc tych informacji się robi dużo. I żeby teraz, oczywiście mamy je w logach, takich access logach, tak? No ale żeby teraz szybko zaserwować reklamy i te dane wyciągnąć, no to nie da się tego zrobić po prostu nie optymalizując tego podczas zapisu. I tutaj wykorzystujemy bitmapy. Bitmapa jako operacja jest dość prosta, setbit. Klucz akurat tutaj jest datą. Tak stosujemy, w sensie taki faktycznie klucz zapisujemy dla danego użytkownika, plus do daty to jest, powiedzmy, to są wszyscy użytkownicy zalogowani w danym dniu i on jest podbijany przy każdym jakby requestie, przez to, że bit też jest jeden i nie można go nadpisać, nie dodaje się ta informacja, po prostu nadpisuje się albo de facto nic się nie robi. Do tego doklejamy dodatkowe informacje, na przykład sekcję strony, tak, czyli na przykład nie wiem, gdzie data plus po dwukropku, bo klucze to konwencja bardziej, plus jakiś moduł, czyli sekcja praca, sekcja coś tam i możemy sobie to, tych kluczy wiele robić, zaraz jeszcze powiem, jak efektywnie zapisywać wiele informacji naraz. W każdym razie to sobie zapisujemy. Co jest w tym fajne, jest to, że skorzystamy właśnie tutaj z bitmapy i bitmapa poza tym, że właśnie też zapewnia trochę jak w secie tą unikalność,
to ona zapisuje się na bicie. Czyli każde ID użytkownika zajmuje tylko jeden bit. Czyli 2 miliony użytkowników, nie mam akurat wyliczenia, to jest 2 miliony bitów, czyli bajtów 8 razy mniej, czyli de facto śmieszna ilość danych. Statystyka per dzień, ile osób było aktywnych i wiem dokładnie o każdym użytkowniku, kto był aktywny, zajmuje tam powiedzmy, nie wiem, kilka kilo, tak? To jest stosunkowo mało, więc możemy sobie śmiało takie dane przechowywać dla miesięcy, lat wstecz. Możemy z każdego dnia mieć te informacje i później możemy sobie wyciągać, tak? Ile użytkowników, na przykład ta informacja, ile użytkowników było aktywnych w dniu dzisiejszym. I ona cały czas będzie rosła, tak? Bo de facto nie może maleć, jeśli chodzi o datę. Możemy też sobie, tu akurat chcemy wiedzieć to, co już mówiłem wcześniej, że był i wczoraj, i dzisiaj na portalu, żeby tylko tych zwrócił, tak? Czyli takie przecięcie zbiorów, więc mówimy mu po prostu, znaczy to są dwie operacje zapisu, czyli jedynkę zrobiłem wczoraj, dwójkę zrobiłem dzisiaj, bo klucz jakby bierze się z data, więc... Okej. Okay. BitTop zwraca mi ile... Znaczy zwraca mi przecięcie tych zbiorów z endem, tak? Czyli znowu pod jakimś kluczem sobie zapisuję przecięcie tych zbiorów. To jest kolejna bitmapa, która już to zagregowała, no i mogę znowu na tym zrobić counta, czy cokolwiek potrzebuję. Więc tam są... To daje bardzo dużo możliwości wbrew pozorom. Mogę tak samo zrobić z orem, tak? De facto to mi z kolei jakby da sumę wszystkich tych użytkowników, ale zachowując unikalność, to jest ważne, tak? Bo to nie jest tak, wczoraj było powiedzmy, nie wiem, 100 tysięcy, dzisiaj jest 200, no to ile było w ciągu dwóch dni? No 300, nie? No jednak nie. Pewnie nawet było to 200, a być może, nie wiem, 250, no to zależy, tak? Dlatego ta informacja jest bardzo ważna. I takie zestawienia możemy sobie robić. To jest bardzo szybkie, ponieważ bitmapa to jest po prostu string bitowy de facto i one po prostu się sumują, nakładają zera i jedynki, bo to jest de facto tak, jak jest po stronie serwera zapisane, zajmuje bardzo mało miejsca. To bitmap jeszcze za chwilę wrócę. Fajny feature, którego mi trochę brakowało w Memcache'u, tu trochę nawiązując, znaczy Memcache ma ten feature, można sobie odpalić Memcache D-V. No i on będzie wypluwał operacje, które do niego idą. No ale produkcyjnie tego nie możemy zrobić, bo po pierwsze jest tego dużo, po drugie jakby musielibyśmy zastopować tego normalnego i uruchomić go z palca. Redis ma fajną funkcjonalność, jeśli mamy command line tool, to tak zainstalujemy sobie klienta Redisa, ale możemy równie dobrze na telnecie to zrobić, to jest tylko ułatwienie. Jest w każdym razie to, co jest ważne, jest funkcja monitor. I co ona robi? Ona de facto wypluwa wszystkie operacje, które aktualnie się dzieją na Redisie, więc jeśli macie tego dużo, to faktycznie będziecie mieli matrix, więc jeśli chcecie zrobić matrix w terminalu, to świetne narzędzie, ale więc czasami robimy to na produkcji, żeby zobaczyć faktycznie, czy to się zapisuje, jakie operacje wchodzą, czego jest dużo, tak nawet optycznie patrząc, ale świetne też jest podczas developmentu, kiedy wiemy, że faktycznie wpisy, które chcieliśmy zrobić, nie mając dodatkowych narzędzi, się robią. To jest bardzo, bardzo szybko, możemy się podłączyć. Nie mówię, że to jest jedyne narzędzie, ale bardzo fajne, bo jest bardzo proste w użyciu, czyli po prostu, a dobra, no to się podepnę, monitor, a no dzieje się coś, tak? No i tyle. Więc chociażby jak mamy case, że nie wiemy, czy się coś cache'uje, czy mamy misy, hity i tak dalej, więc to jest całkiem fajne. Taki output tutaj statyczny wygląda mniej więcej tak, że po prostu nam pluje wszystko na ekran, mówi z jakiego serwera to jest, jakie są operacje, timestampy tam są z bardzo dokładnym miejscem, znaczy z wieloma miejscami po przecinku, ponieważ tych operacji jest bardzo dużo. Więc tu możemy fajne dane wyciągnąć. Mówiłem przy okazji na przykład bitmapy, że zapisujemy wiele kluczy, no i możecie powiedzieć, kurczę, no ale sobie zacznę dorzucać klucze, nie wiem, zrobi ich 10, 100, 200, no to będzie mega, mega wolne, tak? W sensie, pomimo, że tak jak Memcache i Redis są szybkie, no to mam jednak transfer, w sensie muszę pójść, dostać odpowiedź. Więc otóż, jeśli po prostu wywołujecie komendy na Redisie, to faktycznie tak jest, tak jak działa PHP, jest po prostu, leci od góry do dołu i od razu dostajecie wynik danej funkcji. Aczkolwiek możecie jawnie powiedzieć, wiesz co, ja mam kilka operacji, które chcę zrobić i weź de facto bufor tego. Więc od tego jest pipelining. O co chodzi? Tutaj akurat może nie najlepszy przykład, bo inkrementa, w sensie jeśli wiemy, że chcemy zinkrementować coś o 3, to po prostu możemy zrobić inkrement 3, ale dajmy na to, że to są, że nie wiemy tego, bo to jest w kilku miejscach naszej aplikacji, które są jakby rozłączne, albo to są po prostu inne operacje. To jest akurat w tym kontekście nieistotne.
Tak jak to normalnie działa, klient wysyła jakąś komendę do Redisa, na przykład increment dany klucz o 1, serwer zapisuje dobra 1. I musi czekać, tak? W sensie klient czeka. No mówi dobra, teraz jeszcze raz, robimy 3 requesty i mamy 3 responsy, co przy dużej ilości kluczy może już być kłopotliwe, bo nawet jeśli liczymy, że na local, znaczy na, w środowisku naszym powiedzmy produkcyjnym czy na localhoście mamy pingi poniżej milisekundy, to i tak powiedzmy zaokrągając w górę każda operacja trwa powiedzmy milisekundę, tak umówmy się. Więc mamy 3 milisekundy de facto na taką operację, co przy 200 kluczach no po prostu jest za wolne. Więc możemy jawnie powiedzieć, że chcemy, znaczy chcielibyśmy mieć coś takiego de facto. Wiemy, że chcemy zrobić 3 operacje i nie interesuje nas tak naprawdę wynik w tym momencie pomiędzy operacjami, bo jakby operacje są powiedzmy niezależne od siebie, no to chcielibyśmy, żeby chcemy wszystko wysłać, wszystko zebrać i dopiero to wysłać. I to, jak to można zrobić, to na początku mówimy i tak nazwa się też nazywa, w sensie tak się nazywa też funkcja w PHP, czyli na Redisie, na kliencie robimy multi, wtedy on nam zwróci obiekt, na którym robimy kolejne operacje, czyli trochę tak jak transaction na MySQL, tak? Czyli dajemy mu transaction i wszystko, co poniżej musi iść na tym samym połączeniu w obrębie transakcji, bo de facto są transakcje. Robimy sobie te operacje i na końcu mówimy, de facto tak jak jest commit na bazie danych, mówimy exec. I on dopiero wtedy faktycznie wysyła to po sieci, robi te operacje jednocześnie i zwraca nam, tak jak tutaj, wyniki wszystkich operacji, które wywołaliśmy, czyli increment pierwszy zwracał 1, drugi 2, trzeci 3, więc później jak wywołamy exec, to dostajemy to z powrotem. I tutaj, jeśli chodzi o pipeline, to on ma 2 tryby. Jeden jest taki w sumie zaimplementowany w kliencie, więc to nie jest feature, powiedzmy, Redisa. Jest taki, że domyślny pipeline, właśnie nie domyślny, jeśli damy multi i tam damy Redis pipeline, tak się chyba nazywa ta opcja, to on po prostu będzie buforował wszystkie komendy na poziomie PHP w pamięci i to wysyła później po sieci, nic to wielce nie zmienia. Jest jeszcze tryb, on jest właśnie domyślny, to jest atomowość, zapewnia nam atomowość operacji, czyli albo, tak jak na bazie danych, albo się wykona wszystko, albo nic. To się oczywiście wiąże z delikatnym lockiem, ale chcemy mieć gwarancję, że chociażby ustawianie tymczasowego klucza, jeśli sobie robiłem część wspólną i zapisuję ją pod kluczem TMP zawsze, niezależnie od, na jakich kluczach operuję, to nie mogę sobie pozwolić na to, że to nie jest atomowe. Może się nagle okazać, że robię sobie interstora pod kluczem TMP i chcę counta wyciągnąć, ktoś między zapisał coś innego. Więc dlatego robię wtedy transakcję i wtedy to na pewno się wykona w transakcji. Mam te dane, które zapisałem, więc właśnie klucze tymczasowe, takie operacje powinny chodzić w transakcjach i wtedy to działa całkiem fajnie. Ale oczywiście, kiedy nie macie tej potrzeby, kiedy nie musi to być atomowy, bo jest to increment, to nie róbcie tego, bo jest niepotrzebny narzut. Chwila o Lua, aczkolwiek nie będę się tutaj mocno rozwodził, bo tak jak mówię, to jest temat na oddzielną preskę, szczególnie, że już dużo czasu nie mamy. Lua to jest prosty język skryptowy, aczkolwiek o dużych możliwościach. Zresztą to nie jest coś, co wymyślił Redis, tylko po prostu jest językiem i wykorzystywanym w szeregu różnych narzędzi, łącznie z MySQL-em, którego gdzieś tam można sobie logi na przykład przez Lua puszczać i tak dalej. W każdym razie jest to kolejny język, który ma pętle, ma ify, ma wszystko z takich podstawowych rzeczy, których potrzebujemy. To, co jest fajne, możemy sobie bezpośrednio na poziomie serwera Redisowego wykonywać ten język skryptowy. I kiedy to się przydaje? Nam się przydało podczas jednej operacji ostatnio, na przykład w Redisie przechowujemy właśnie w sorted secie czas generowania, czyli czas generowania strony jako milisekundy są kluczem, skorem jest ilość wystąpień, które sobie de facto podbijamy i chcielibyśmy teraz mieć percentyl tego. Percentyl to jest ustawienie wszystkich wartości w ciągu, odcięcie tego powiedzmy na 90 percentylu, tak? Czyli mamy order, musimy wszystkie klucze pobrać, jest to taka dość kosztowna operacja i to możemy sobie właśnie zrobić bezpośrednio w Lua, czyli przesłać do serwera skrypt Lua, który robi nam nawet tą pętlę. De facto to, co byście zrobili po stronie PHP, możecie zrobić bezpośrednio w Redisie i co jest ważne, że on wtedy ma błyskawicznie szybki dostęp do wszystkich swoich kluczy. Możemy, nie wiem, oifować sobie, że
weź sobie ten klucz, w tym kluczu są jakieś informacje i je wykorzystujemy w tych skryptach do następnych kluczy i takie rzeczy. Nie wiem, jeden z takich przykładów, powiedzmy, że dla wszystkich parzystych chcemy coś zrobić, a nie parzystych nie. Jeśli byśmy to chcieli zrobić w PHP, to musimy wszystkie klucze ściągnąć i tam zrobić te ify. A tak to wysyłamy tą komendę trochę jak lambda w AWS-ie, nie wiem, czy ktoś miał okazję korzystać. Mamy zestaw funkcji, które ma się odpalić i on to robi natywnie. Bardzo fajne, oczywiście nie wszystko można w tym robić, znaczy nie, lepiej upraszczać aplikację, ale kiedy macie jakiś zaawansowany case, kiedy musicie dużo operacji zrobić i jest tam ifologia, to można ją wysłać do Redisa, więc to jest fajne. My właśnie wykorzystywaliśmy to do percentyli. Mówiłem, że jeszcze wrócę do bitmapy. Bitmapa ma jedną fajną własność. Tak jak już pamiętacie, na początku mówiłem, klucze możemy zapisywać, wartości możemy zapisywać 512 MB. Bitmapy de facto są ograniczone właśnie do takiej, dlatego są ograniczone do takiej ilości, czyli 2 do 32 minus 1, tyle kluczy możemy zapisać, tyle bitów możemy ustawić, bo właśnie to zajmuje 512 MB. Więc jeśli na przykład chcecie zobaczyć, a co się stanie, jak mój Redis będzie miał za dużo pamięci, to ustawcie sobie kilka takich kluczy różnych i za każdym razem po takiej operacji macie plus 512 MB w RAMie, więc można bardzo szybko sobie zapełnić RAM, dosłownie no, w milisekundy. Więc to jest fajne. Druga, ostatnia de facto uwaga. Używajcie natywnej biblioteki, w sensie napisanej w C extensiona. Jest dużo extensionów do PHP, łącznie z... One są zalecone, fajne, bo można sobie w kompozerze i tak dalej, ale przecież nie po to korzystamy z Redisa i z takich narzędzi, żeby było wolno, tak? Więc to jest najszybciej skorzystać z C-Extension. Pozostałych nie polecam, chyba że bardzo musicie, bo hostujecie się na home.pl, co też nie polecam. To nie był hejt. Tak, więc dzięki. Czy macie jakieś pytania? Dobra, jakie macie pytania? O, tak widzę. Znaczy mówisz, kiedy zbiór danych przekracza pamięć na serwerze, tak? Okej. Okay. Halo? O. Pytanie było, czy już mieliście potrzebę skalować to horyzontalnie i czy on to robi automatycznie, ma jakieś narzędzia, czy robicie to sami? My robimy to sami, bo w sensie problem się pojawia wtedy, kiedy jeden twój zbiór, na którym chcesz operować, jest większy niż RAM, który posiadasz, więc pewnie dobrze jest uruchomić, w sensie nawet dla uproszczenia, więcej RAM kupić. Tyle, ile możesz wsadzić, tyle kup, tak? Oczywiście, jeśli masz terabajt danych, no to pojawia się problem, ponieważ chyba powyżej terabajta, no to są drogie serwery, nawet powyżej 100 giga pewnie. W każdym razie my póki co mamy oddzielne instancje pod konkretne potrzeby, na przykład fit użytkownika jest w jednym Redisie, inne rzeczy są w innym Redisie, mają też różne konfiguracje. Jednego Redisa traktujemy tak jak memcache, czyli de facto jeśli się zapełni, to zacznie usuwać klucze. Drugiego traktujemy jako bazę danych, więc nie może się zapełnić i wtedy przestanie po prostu działać, będziemy o tym wiedzieli. Więc różne są polityki. W sensie nie ma wbudowanych takich, powiedzmy, narzędzi takich out of the box, żeby po prostu to wyszło poza zbiory, ponieważ to jest też tak, że de facto jeśli chciałbyś chociażby, jeśli dane są fizycznie już na jednej maszynie bądź drugiej i chcesz zrobić chociażby operacje, które robią coś na dwóch kluczach, musiałoby się dogadywać i to już nie będzie szybkie, tak? Jeśli by nie miały tych samych danych. Więc to jest trochę trudne, więc jeśli nie masz takiej potrzeby, to zdecydowanie lepiej po prostu te byty oddzielić, kupić trochę więcej RAMu i tak to zrobić, nie? Więc... Raz. Z ciekawości pytania, ile wam pamięci konsumuje Redis na produkcji? Mówiłem to na początku, mamy mniej więcej teraz 100 giga przeznaczonych na Redisa. Oczywiście trzymamy sobie zapas właśnie szczególnie w tym serwerze, w którym nie może gubić danych, takie jest ustawienie. W Redisie jest 5 ustawień, które mówi, co ma zrobić, jeśli się zapełni. Jednym z nich jest no eviction, czyli nie możesz nic usunąć. Więc, bo pytasz o pamięć de facto danych, tak, czy samego zasobu, bo sam Redis jest bardzo lekki, on de facto prawie nic nie zajmuje, więc trzymam około 100 GB danych w Redisie. Mam takie pytanie odnośnie tego, co mówiłeś wcześniej w sumie,
że mieliście problem, którego na razie nie rozwiązaliście przez Redis, mianowicie odnośnie tego stronizowania dużych zbiorów danych tam na forum czy coś takiego. Mówiłeś, że znaleźliście jakieś rozwiązanie tymczasowe, alternatywne dla Redisa. Możesz coś o tym powiedzieć więcej? Tak, jasne. To rozwiązanie jakby już mamy od dawien dawna, że tak powiem, zaimplementowane, bo to było problemem już na samym początku, kiedy fora powstawały. To jest właśnie kłopot tego stronicowania i powiedzmy takich, jak chcesz zrobić by the book, czyli masz powiedzmy, masz wątek, on ma swoje posty i musisz wiedzieć, że ten wszystkie posty należą do tego wątku i musisz tak naprawdę dobrać się do wielu tabel, sortować i tak dalej, no bo właśnie musisz ułożyć chronologicznie, więc to, co zrobiliśmy, jest banalnie proste. Przy topiku mamy w JSONie listę ID-ków postów, więc jak chcemy wyświetlić dany temat, to bierzemy sobie tego JSONa, musimy go całego, i to jest właśnie ten problem jeszcze, musimy go całego zdeserializować, aczkolwiek tam też to trochę sprytniej robimy, bo szukamy po ilości przecinków się odcinamy i nie musimy całości deserializować, więc jakoś tam sobie to, z tym radzimy. W każdym razie mamy już zdenormalizowaną bazę danych i po prostu tam trzymamy JSON-a z ID-kami. I to na razie pomaga. To jakbym chciał, jakbym to widział, to po prostu ten JSON wypada do Redisa, kiedy mogę sobie natywnie odciąć taki zbiór. Ja chciałem zapytać, w jaki sposób radzicie sobie, ponieważ z tego, co się dowiedziałem, Redis nie ma, nie daje możliwości zrobakowania transakcji, więc jak radzicie sobie z sytuacjami, kiedy coś pójdzie nie tak i w tym Redisie zostaną niepełne dane na przykład? To chyba masz złe informacje, albo ja mam złe informacje, więc musimy to rozwiązać, ponieważ jeśli jesteś w transakcji poprzez multi, to masz tą atomowość zapewnioną, czyli możesz zrobić commit i de facto ty mówisz, że ma się udać, Redis ci powie, czy się udał, ale też możesz powiedzieć, tam się to chyba nazywa, kurczę, jeszcze raz nie pamiętam, ale nie rollback, ale jakoś inaczej, w każdym razie discard chyba i on mówi po prostu, już tego nie rób. Aha, czyli jednak istnieje możliwość tak, rollbackowania. Tak. Okej, okay. Dzięki. To może jedno pytanie. Mówiłeś, że wykorzystujecie Redisa do obliczania jakichś tam danych statystycznych. Nie rozważaliście na przykład InfluxDB do tego celu? Nie. uzupełniając, staramy się też trzymać nasz stack, żeby się składał z jak najmniejszej ilości elementów, więc de facto przez to, że mamy Redisa, to teraz de facto wszystko chcemy rozwiązać Redisem, jeśli nie będzie potrzeby, że musimy użyć czegoś innego. Zresztą ten feature, o którym wspomniałem, on powstał na kolanie, że tak powiem, w ciągu jednego dnia, więc dłużej niż byśmy w ogóle cokolwiek innego stawiali i na razie się sprawdza, więc też nie ma potrzeby wymiany, więc... No dobra. To jeśli nie ma więcej pytań, jeszcze tu chwilę będę, więc możecie śmiało podejść, jeśli ktoś się wstydził albo zaraz sobie coś przypomni. Dzięki wielkie.